Tak, moi kochani, dzisiaj mam dzień wolny. Pomyślałem, że pójdę trochę pokopać, ale jako że ostatnio trochę padało, sprawdzę, co tam słychać u Wisły. Aha, no to już pokopałem. Widzicie to? Wisła płynie tam. A tam jest moje wykopaliskowe, archeologiczne stanowisko Kaniów. Ale to bym musiał mieć sprzęt do nurkowania. A, tam rybka. No to pięknie, czyli dzisiaj nie będzie kopania. A, i znikąd nadziei. No to co, kochani, to idę szukać innego zajęcia. A wam życzę miłego dnia. Papaty. Maniek, uspokój się. Słyszeliście kiedyś, żeby ktoś wyskoczył z butów? No to w Kaniowie ktoś wyskoczył, jakiś fan motoryzacji wyskoczył z fotela. Leżał w krzakach nieopodal mojego domu. A wiecie, że jako takich rzeczy nie przechodzę obojętnie, bo krzaki to nie jest miejsce na fotel samochodowy. Więc jako, że dzisiaj kopania nie będzie, jak widzicie, moje obuwie jest przystosowane do brudzenia w wodzie, ale niestety nie tak głębokiej. Spróbujemy rozebrać go na czynniki pierwsze i wysłać tam, gdzie jego miejsce. Z góry przepraszam za mój ubiór, no ale jako, że jestem na wsi, no to wiecie, nasuwa się samo. Pacjenta zostało tyle i już wam mówię, o co chodzi. Materiał jakikolwiek, dobry, niedobry, wrzucajcie do pojemników, nie do Caritasu, nie do tych pomocowych, tylko są takie firmy jak jedna ze Skarżyska Kamiennej. Ona ma kontenery w całym kraju. Jeżeli wrzucicie tam dobre ubrania, oni to sprzedadzą, ale jeżeli wrzucicie coś takiego jak to, to ta firma przerobi to na czyściwo do fabryk i to jest nadanie drugiego życia temu kawałkowi, że tak powiem, odpadu. I to jest jak najbardziej ekologiczne, to jest dłużej w obiegu. No co wam muszę mówić, to pójdzie na pszok, mamy tylko tyle plastiku, a tutaj mamy cały metalowy stelaż, który waży, już wam mówię, moja elektroniczna waga skalibrowana, kogut się drze. Ile mamy? Równo 8 kilo. Równo 8 kilo, moi kochani. Czyli z fotela porzuconego w krzakach otrzymałem 8 zł, plus jeszcze tutaj troszkę, powiedzmy 9 zł, plus troszkę odpadów, z którymi bardzo łatwo sobie poradzę. Tak jak mówię, pszok, plastik, kontener na odzież, kontener na szmaty ogólnie, na materiały. O. Z tymi szmatami to źle powiedziałem, kontener na materiały. No to co, taki pacjent jeszcze u mnie nie był, to znaczy już był, jak widać nie przeżył. Miało być kopanie, nie będzie kopania. Kurde, zmęczyłem się. Miłego dnia wam życzę, jeszcze raz. Trzymajcie się, dzięki za oglądanie, papaty.